wszystkim witam Pan na konferencji prasowej po mężu Asego Kogomu Gdynia. Jest już z nami pierwszy trener zespołu Galatasaray, Oktay Mahmoudi. Good evening, coach, and I would like to ask you for your opinion after the game against Asseco Praha. Yeah, good evening to everybody. I would say that it's always better to play here because for the environment and from the everything what is in Gdańsk. I would like to say that we started the game really well, and we let them up at the beginning of second quarter, we let Prokop to take control of the rhythm. Na początku trener Mahmoudi przyznał, że to wielka przyjemność wracać do Gdańska i grać tutaj. Mówiąc o samym meczu, początek jego drużyna zaczęła bardzo dobrze, w drugiej części, w drugiej kwarcie stracili nieco koncentrację, przez to stracili również dobry rytm gry. And but with the starting of the third quarter, we came back to our good defense, and we shared the ball much better in offense. W trzeciej kwarcie grali jednak dużo lepiej w obronie, a także w ofensywie dzielili się piłką, czego było zdecydowanie więcej dobrych pozycji rzutowych. And at the last quarter, we opened the gap even more, but somehow ununderstandable, we slowed down and. Maybe we thought that the game is over, but never this kind of games in Euroleague, you cannot count to finish the game at, if you don't play the 40 minutes. W czwartej kwarcie udało się nawet powiększyć jeszcze prowadzenie, ale jak przyznał trener, z niewiadomych przyczyn jego zespół stracił koncentrację i pozwolił Prokomowi wrócić do gry, a w meczach euroligowych na takie momenty, kiedy traci się koncentrację, po prostu pozwolić sobie nie można. But at the end, we missed also some free throws, and at the end, I think that we took deserved victory. W końcówce przestrzelili też kilka ważnych rzutów osobistych, ale mimo tego udało się doprowadzić ten szczęśliwy dla nich wynik do końca i odnieść zwycięstwo w Gdańsku. Przepraszam, w Gdyni. Czy są pytania do naszego gościa? Bardzo proszę. Pytań nie ma, there's no question. Thank you very much, coach. Może jedno by... Okay, we have one question. Happy to answer. Czy nie poczuł się zbyt pewny trener, bo ściągnął w pewnym momencie Lakowicza, dopiero później go, czy sam może wie, że mecz jest rozstrzygnięty, że jego drużyna już wygrała, bo później go na boisko znowu wprowadził. Coach, there is a question about Jacha Lakowicz. Maybe you, in one moment, maybe you felt too confident because you took like a Lakovic out from the court. What do you think about that? No, I didn't feel confident. Just Jaka was playing 35 minutes, and I had to rest a little bit and keep him for the end of the game. And I never feel confident. You know, I have that experience that I never feel confident in the week. Now, like 40 minutes. Trener przyznał, że absolutnie nie czuł się zbyt pewnie, po prostu Jaka grał 35 minut i musiał w pewnym momencie zejść na ławkę. Po tym jak popełnił stratę, trener dał mu jedną minutę odpocząć i później z powrotem wprowadził go na boisko. Czy mamy kolejne pytania? Ok, that's all. Thank you very much. Możemy zaczynać? Jest już z nami trener Asseco Praha Gdynia, pan Tomasz Kwaczesas. Dobry wieczór, panie trenerze. Poprosimy o komentarz po tym bardzo emocjonującym spotkaniu. Gratuluję Galatasaraya zwycięstwa. Myślę, że mecz był bardzo emocjonujący i dostarczył różnych emocji kibicom. Także chcę pogratulować też chłopakom, że nie poddali się, przegrywając wysoko i pokazali chęć, charakter, walkę, chęć do walki. Włączyliśmy do gry. Ja myślę, że zdecydowało takie szczegóły jak dziewiątki, które przegraliśmy na koniec przy remisie. I to myślę, że były kluczowe akcje w obronie. Obraliśmy te akcje, ale nam były dziewiątki. To zdecydowało, że na wyniku. W końcowym wyniku tego meczu ale też mieliśmy szansę, ale na taku też jeden raun dzierzeł nie byli skuteczni i musiało być trochę inaczej, ale
ale myślę, że szkoda. To jedyne sprawa, które pozostaje teraz i mam nadzieję, że i nie wiem, wiem, że teraz będzie coraz cięższy i cięższy, porywali będą jeszcze mocniejsi i mocniejsi, ale mam nadzieję, że młodzi nie powolą się i będziemy walczyć jak dzisiaj w każdym meczu. Dziękuję. Dziękuję. Tyle trener Asseco Procomu, Tomasz Paczesas. Bardzo proszę o pytania. Pytań nie ma. Dziękuję bardzo.